Witamy na kolejnym kawałku. Dzisiaj film będzie poświęcony niebocentryzmowi, takiemu jednemu z pytań czytelników. Otóż ten czytelnik chciał koniecznie dowiedzieć się, jakie są wymiary niebios, czyli niebiosa niebios. Co to jest? To jest wewnętrzna kula, która się znajduje 3000 km nad naszymi głowami, od poziomu morza mniej więcej. I w sumie ona jest o średnicy 6000 km. W ogóle wzmianka o niebiosach niebios pochodzi ze Starego Testamentu. I są tam aż 3 wersety na ten temat, które jest w odpowiedniej grafice. My po prostu generalnie zrobimy tym razem tak, że wszystkie te grafiki do filmu postaramy się wsadzić w opis. Nie będziemy po prostu już wsadzać w sam film. A więc no, będzie od Państwa trochę wymagać kliknięcia na opis, żebyśmy dokładnie tutaj popatrzyli na te zdjęcia. Na razie po prostu tekst będzie, bo no, wiadomo, surowizna puszczona, natomiast no, opis będzie już miał konkret. O czym mówię, a więc to jest taka forma zadania domowego, bo generalnie całość tej wypowiedzi polega też na grafice jakiejś takiej własnym powiedzmy ruszeniu tematu. I teraz tak. Teraz podstawowe pytanie, które dotyczy, to mamy tego typu. Jakie mamy dowody co do tych wymiarów? Dlaczego ja mówię o 6000 km średnicy? Bo teraz tak. Ja tylko jeszcze powiem tutaj ogólnie, że tak. Skorupa Ziemi to jest wymiar 12742 od morza do morza, czyli na poziomie morza, od poziomu oceanów, czyli 12742 plus minus średnica. I teraz tak, 100 km mniej z jednej, drugiej strony, czy mamy 200, czyli to mamy 542 końcówka, a więc to my mamy obrotowe niebo, czyli zewnętrzną sferę, która jest szkłem nieba. Inaczej mówiąc, nazywa się to linia Kármána. Natomiast wewnątrz znajduje się jeszcze jedna kula. To jest Pałac Boga. I w tej kuli jednocześnie to jest projektorem gwiazd. O, bardzo ważne, projektor gwiazd. I właśnie to jest te 6000 km średnicy. I teraz podstawowe pytanie. No skąd te 6000 km? Dlaczego my tego nie widzimy? Oho, właśnie. No bo też taki pełny zarzut. No dlaczego przecież nie widzimy tych niebios? No dobrze. No właśnie od tego jest. Dlaczego nie widzimy? Ponieważ mamy filtr. My widzimy tylko filtr i widzimy na tym filtrze wyświetlone gwiazdy. Ten filtr to jest ta linia Kármána, szkło nieba 100 km nad naszymi głowami. I tą linię Kármána statki kosmiczne, wahadłowce szturmują, żeby się dostać do środka. I wszystko, co widzimy, gwiazdy, słońce, księżyc, są wyświetlane na linii Kármána. Czyli tutaj zwrócimy uwagę, że jest pewna nowość, ale ja to bardziej będę wytłumaczył, ale to wytłumaczę może w innym filmie. W każdym bądź razie, my nie widzimy poprzez właśnie to szkło nieba. A Stary Testament to jest właśnie taka księga, z której trzeba wyciągnąć te rzeczy, które mówią o tym, o konstrukcji tego, gdzie my żyjemy. A żyjemy w środku kuli z otworami na biegunach. I teraz tak. Czyli mamy, nie widzimy dlaczego, bo mamy ten filtr i na tym filtrze jest wszystko wyświetlane. Natomiast ten wymiar, z czego to jest? Czyli mamy tutaj dwa źródła. Pierwsze źródło to jest mandala polska. To mandala właśnie pokazuje te rzeczywiste wymiary. Zobaczmy, tam na tej grafice przyjrzyjmy się. Te jądro Wszechświata jest otoczone takimi pięcioma kręgami i zewnętrzny ten kręg to jest właśnie to zewnętrzna granica tego Pałacu Boga, tego kulistego Pałacu Boga. I teraz tak, to jest raz, to jest mandala. I zobaczmy tam na skalę. Jeżeli powiedzmy ta mandala jest taka, więc skala mniej więcej pasuje, wypośrodkowana jest na 6000 km. Jeżeli mamy 12700, no to jeżeli te wymiary są takie orientacyjne, no to wiadomo, zobaczymy tą kulę 6000. To jest mandala polska, słowiańska,
Dobrze, tak, ale to generalnie chodzi o mandalę polską. Drugi dowód, to wiecie co jest? No taki trochę szokujący. Jest film o Wewelsburgu. Co ciekawe, hitlerowcy mieli swoją duchowość, nie? I oni też tutaj planowali atak na Boga. Oni chcieli właśnie przedstawić w planie zagospodarowania przestrzennego Wewelsburga, tego zamku Wewelsburgu. Właśnie popatrzmy, jak wygląda ta zewnętrzna element kolisty i tam, gdzie się zaczynają budynki. To jest też połowa mniej więcej odległości i to daje właśnie te 6000 km, jeżeli chodzi o porównanie skali. I stąd my wiemy, że te 6000 km. To nie jest to, że ktoś tam ktoś powiedział i tak dalej. To są świadectwa artefaktowe. Plan zagospodarowania przestrzennego Wewelsburga, gdzie była siedziba SS, tego szefa SS, Nemrodysty Himmlera, to był zamek Himmlera, który istnieje do dzisiaj. I te plany są ogólnie dostępne, tylko pytanie, kto je czyta? Niebocentryk przeczyta. Nikt inny tego nie odczyta, bo nie wie, o co chodzi. Proste. Natomiast mandalę też można odczytać. Dlaczego? Jak się zna niebocentryzm, to go odczytasz. Jak nie znasz, nie wiesz, że ty patrzysz mandala, co to? No mandala, on taka sobie tutaj, tego nawet ktoś to nie wie, o co chodzi, nie wie, o co chodzi. Ja nawet jednemu patriocie, który mi sprzedał temat Wewelsburga, bo taka była historia, bo ja mam ciekawe, jest taki właśnie patriota. On mi sprzedał temat Wewelsburga. I słuchajcie, ja wziąłem Wewelsburg, patrzę, włączyłem te mapy, włączyłem sobie tam na grafikę w internecie, poszukałem Weltenkrieg WW2, czyli to jest po prostu druga wojna światowa po niemiecku. I się okazało, ja tylko wystarczyło mi rzucić okiem i od razu wiedziałem, że to jest plan zagospodarowania w formie gigantycznej mandali architektonicznej. Czyli to jest niebocentryzm, ale po co im tym hitlerowcom był niebocentryzm potrzebny? On im po to był potrzebny, żeby przedstawić atak na Boga, tą taką strzałą, która godzi w te jądro, w ten właśnie ten środek. I to była cała wymowa tej mandali, tej architektonicznej. I ona jest, była świetnie widać ją było z lotu ptaka, a szczególnie na planach. A więc to są dwa źródła, czyli jądro wszechświata, dlaczego ma 6000 plus minus kilometrów? Dlatego, że mamy mandalę i plan zagospodarowania przestrzennego Wewelsburga. To jest raz. Trzecie pytanie, które tutaj powiedzieliśmy na początku. Dlaczego nie widzimy? Ponieważ mamy filtr w postaci szklanej linii Karmana. Na temat linii Karmana też był oddzielny film i też będą odpowiednie wstawki do tego właśnie starego filmu. No, nowa wstawka do starego filmu. O. Czyli no bo wiadomo, przez 3 lata zawsze coś się dzieje i było szereg komentarzy na ten temat, gdzie no pasowałoby odpowiedzieć. A więc to jest ta odpowiedź na ten temat, jakie są wymiary tego jądra wszechświata. Co ciekawe, i też chcę to tutaj powiedzieć jako argument, w roku 69, zaraz po domniemanej wizycie na Księżycu, trzyosobowa załoga statku kosmicznego Apollo 11, ona na potężnej konferencji prasowej oświadczyła we trójkę, i nawet jest film paruminutowy na YouTubie, że ona z Księżyca gwiazd nie widziała. A więc patrząc na dzisiejsze jakby dokonania i odkrycia, oni mówili prawdę, bo z kosmosu nie widać. Ponieważ jest to promiennik w zakresie fal niewidzianych dla oczu ludzkiego. Natomiast świadectwem artefaktowym jest właśnie i biblijnym, jest właśnie to istnienie tego jądra, który utrzymuje w ruchu zawieszono całą tą kulę w przestrzeni, kulę obrotowego nieba w odpowiednim systemie magnetycznym,
gdzie metalowy płaszcz Ziemi współpracuje z tym gigantycznym kondensatorem i on się jednocześnie obraca i wisi i nie spada i nie styka się z powierzchnią Ziemi, ponieważ metal to jest tak sprytnie skonstruowane, że ta kula się obraca, a tutaj jeszcze tylko powiem, że wysiłkiem naukowców jest ukrycie tego faktu, jak ta kula funkcjonuje. To jest ukrycie faktu rzeczywistego magnetyzmu Ziemi i współdziałanie tych sił. Po to jest ta nauka, żeby wszystko to ukryć. Ale dziękuję za pytanie. Będzie następne pytanie, też odpowiem. Temat jest tak frapujący, że się w pale nie mieści, jak to się mówi. Także dziękuję. Z Sukiennic, Wrocławia, Mariusz Czyteński. Małgosia, najstarsze kamienice. I kościół garnizonowy. Kasowy kamienic. Wszystko pięknie odnowione. Gestapo, NSDAP na rogu. Obecnie bank. Młodego Mazowieckiego, był tam prezesem, Teusz Mazowiecki, Morawiecki. A tutaj siedziba prezydenta Wrocławia, czwartą kadencję siedzi na urzędzie, Rafał Dudkiewicz i na ostatnim piętrze Rada Miasta. Thank you.